gry na Roblox, które zostały zhakowane. 2000 łapek to kolejny odcinek z tej serii. Ja już więcej nie przedłużam, miłego oglądania. Pierwszą grą w tym odcinku będzie Ragdoll Engine. Została ona zhakowana w lutym 2022 roku przez Tubersa 93, jednego z najbardziej rozpoznawalnych hakerów. Tak dokładnie, zhakował on silnik gry. A więc teraz zapuszczę filmik, nagrany w dniu hakowania przez jakiegoś gracza. Jeśli ktoś nie wie, na ekran wyskoczył były prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, w dość śmiesznej, ale wraz z muzyką przerażającej wersji. Następną grą będzie Mip City. Już pewnie większość z was domyśla się, kto mógł zhakować tę grę. Chodzi mi o Tubersa 93, który zhakował Mip City w 2020 roku. Było to jedno z większych włamań, ponieważ w wcześniejszym punkcie mówiłem wam o Ragdoll Engine, w którego nie grało tak dużo osób, jak w 2020 roku w Map City. Dlatego można stwierdzić, że było to jedno z największych łamań. A teraz zobaczcie film z tego zdarzenia. Kolejną grą będzie Work at the Pizza Place. Gra została zhakowana aż 5 razy. I to przez tą samą osobę. Czyli Coolkida. Gra była hakowana od 2014 roku. Coolkid wtedy używał CoolGUI. Skryptu, który mógł zmienić mapę, muzykę, która grała w tle, bronię, a tak właściwie wszystko. A teraz zobaczcie film z tej sytuacji.
Teraz przyszedł czas na grę Roblox Top Model. W przeciągu ostatnich lat została ona schakowana aż 9 razy. Została ona również schakowana przez Coolkida. A teraz spuszczę wam kilka nagrań z różnych lat, abyście mogli zobaczyć, jak ta gra była hakowana. Ostatnią już grą w tym odcinku będzie Prison Life. Gra została podobno sakowana od 15 do 20 razy. Znów przez Coolkida. Widać, że Coolkid i jego team bardzo lubili hakować i pewnie sprawiało to im niemałą przyjemność. Co będę więcej mówić, obejrzyjcie sobie ten filmik sakowania. Ja już dziękuję wam za oglądanie. 2000 łapek to kolejny odcinek z tej serii. Pozdro.